Poranna rozmowa Radia Opole. Witam w porannej rozmowie. Alicja Wiśniewska, dzień dobry. Szlachetna paczka dodam. Dzień dobry. Dokładnie za tydzień Szlachetna paczka rozpoczyna rozdawanie, rozwożenie paczek dla rodzin przygotowanych przez ludzi dobrych woli, tak trzeba powiedzieć, ale mimo, że za tydzień ta akcja już się będzie działa, to jeszcze cały czas można Szlachetną Paczkę wspomóc, prawda? Tak, ten weekend cudów, bo tak to nazywamy, odbywa się 10-11 grudnia, więc to jest ten faktyczny czas, kiedy my już przekazujemy tą paczkę, ale pomóc można w zasadzie do ostatniej chwili, bo cały czas na stronie www.szlachetnapaczka można wybrać rodzinę, której przygotuje się paczkę właśnie w grupie znajomych, czy może też indywidualnie. Można oczywiście pomóc jako wolontariusz, jeżeli mamy możliwości transportowe, logistyczne, to w całym województwie opolskim różne rejony Szlachetnej Paczki działają i wolontariusze będą pracować, tego wsparcia potrzebować. Też zachęcam do tego, bo co roku mamy takich partnerów, którzy przygotują zawsze jakiś poczęstunek, też dla wolontariuszy, bo my w tym magazynie naszym siedzimy praktycznie całe 2 dni. Więc to też jest tak, że każdy tak naprawdę może się zaangażować swoimi zasobami, swoim czasem, albo oczywiście wybrać i wspomóc rodzinę. A tych rodzin wciąż jeszcze jest sporo. Wciąż je można znaleźć na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Pani w Szlachetnej Paczce działa już od wielu lat. Czy z Pani doświadczenia wynika, że rodzin potrzebujących pomocy jest coraz więcej, coraz mniej, tyle samo co roku? To nie jest tak, że jest więcej bądź mniej, to są mniej więcej te same liczby, ale ja obserwuję na przykład zmianę charakteru takiej kategorii, dlaczego rodzina znajduje się w programie. Mieliśmy pandemię COVID. Mamy teraz taki kryzys ekonomiczny, też wojna, tak, która dzieje się za naszymi granicami. Wcześniej to było też rodziny wielodzietne, sytuacja związana z programem 500+, a w zasadzie przed programem 500+. Więc to też jest tak, że ta sytuacja po prostu w paczce rodzin zmienia się i jakby te osoby, które potrzebują tego wsparcia, tej pomocy, które trafiają do paczki, potrzebują po prostu stanąć na nogi, zmieniają się co roku i to najczęściej obserwuję. To jak to jest teraz, a jak to było parę lat temu? Teraz mamy mniej rodzin takich wielodzietnych, bo tutaj faktycznie ta sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się i jest dużo wsparcia w tym zakresie, ale na przykład mamy osoby, które są poszkodowane ze względu na COVID, tak? Które chorowały kilka razy, które straciły pracę w związku z tym, które gdzieś w rodzinie wydarzyły się takie tragiczne sytuacje i ich życie zupełnie się zmieniło. Oczywiście mamy też rodziny pojedyncze, ale są ze strony ukraińskiej, które tutaj jakby budują tą swoją nową rzeczywistość, więc to też jest coś takiego nowego. I mamy osoby, które nie trafiłyby do paczki, gdyby nie nasza sytuacja ekonomiczna. Tak? Ja widzę w tym roku, że mamy wiele zgłoszeń, wiele rodzin, szczególnie osób starszych, gdzie po prostu emerytura, czy renta, czy dochód generalnie, no jakby jest konsumowany w 100% przez koszty, tak? Czyli jeszcze rok, 2 lata temu wystarczało tej emerytury, tak. Teraz już ta kołdra jest za krótka po prostu. Tak, 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 dokładnie. I to jest taka duża zmiana, którą obserwuję, bo rzadkością były w poprzednich edycjach przypadki, że czyjeś koszty przewyższały dochód. To były jakieś pojedyncze, sporadyczne. Zazwyczaj było tak, że malutko było, ale coś można było z tego zrobić, jakoś przeżyć, tak? Natomiast tutaj właśnie obserwuję to w przypadku rodzin osób starszych i to jest bardzo smutne, no bo te osoby nie mają jakby, mają bardzo krótki zakres możliwości tego, jak poprawić tą swoją sytuację. No, trudno im chociażby dorobić, prawda? Dokładnie. Wziąć sprawy w swoje ręce. Dokładnie. Jeszcze dochodzą czynniki chorób, czy jakiś też barier, tak? Niepełnosprawności i tutaj te sytuacje są bardzo trudne. Czy potrzeby, które zgłaszają rodziny, są teraz inne niż było to kilka lat temu? Tak. To też wiąże się z
z węglem. My w tym roku... Węgla Szlachetna Paczka nie dostarcza chyba. Nie, nie. Znaczy nie możemy tego wpisać jako główną potrzebę rodziny, bo to jest tak, że są trzy główne potrzeby, które rodzina wybiera z tego zasobu, który nam przekazuje. I to są te trzy rzeczy, to są najważniejsze rzeczy, które musi spełnić darczyńca, wybierając tą rodzinę. Więc one są jakby kluczowe. Więc my nie wpisujemy węgla ze względu na czy dodatek węglowy, czy jakby tą też taką ogólną sytuację. Natomiast te komunikaty się pojawiają. Z tych potrzeb to też często to jest kuchenka, pralka, lodówka, bo nawet jeżeli komuś starcza od pierwszego do pierwszego, tak? Albo jest w stanie zapewnić sobie gdzieś tam podstawowy byt, to jak zepsuje się ta jedna większa rzecz, no to po prostu w ogóle nie ma szans na to, żeby ją zakupić. Mhm. A już nie mówiąc o zamontowaniu, przywiezieniu, czy jakichś w ogóle konstrukcjach takich montażowych. Stąd, tak jak pani powiedziała na początku rozmowy, może ktoś pomóc, ktoś, kto ma większy samochód transportowy, bo te paczki to nie są takie paczuszki, które się mieszczą pod choinkę, to są duże transporty, tak, po prostu. Tak, absolutnie. Te nasze paczki są wielkie. To też jest tak, że to jest około jedna rodzina, to jest gdzieś 20 paczek. To są rzeczy, które darczyńca przywozi na magazyn. My potem dostarczamy je rodzinie w ciągu tego weekendu, więc siła i taka sprawność fizyczna i transport jest nam oczywiście potrzebna. Też to jest tak, że docieramy w różne zakątki województwa, więc faktycznie gdzieś trzeba pojechać. To nie wszystko jest tak, że dzieje się gdzieś obok siebie, więc czasem trzeba dotrzeć gdzieś tam w dalszą część, więc tych transportów potrzebujemy sporo. Rodzin też jest bardzo dużo w tym roku, bo samych zgłoszonych, już nie mówię o tym, kto jest około 400, więc to jest bardzo duża ilość. I właśnie, można się w ten sposób zaangażować, albo można też zobaczyć na stronie, bo mamy rodziny z małymi potrzebami, gdzie właśnie komuś potrzeba w zasadzie sprezentować tylko paczkę żywnościową. I to jest też taka przestrzeń do tego, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wielkich kuchenek czy jakichś innych sprzętów, to że taką małą paczkę żywnościową też możemy stworzyć. A czy w tym roku darczyńców, ludzi, którzy chcą pomóc, jest więcej, mniej, tyle samo co zwykle? Bo sytuacja ekonomiczna dotyka nas wszystkich. Jasne, prawda? Jasne. To jest rzecz, której ja się też obawiałam, bo często to jest tak, że darczyńcami są firmy, grupy znajomych. Ta paczka nie jest tworzona przez jedną osobę, tylko zaangażowanych jest kilkanaście osób. No też nic dziwnego, bo nie każdy może sobie po prostu kupić komuś pralkę, na jasne, przykład. Jasne, oczywiście. I to jest właśnie tak, że to są takie grupy, też grupy często pracownicze. I obserwuję, że faktycznie jest trochę inaczej niż w zeszłych edycjach, bo zawsze jak rodzina trafiała na stronę jako opublikowana, czyli że można już ją wybrać, jest po całym procesie sprawdzenia przez wolontariuszy, to ten darczyńca praktycznie znajdował się w ciągu doby, tak? W ciągu doby udało się taką osobę znaleźć. Teraz mamy rodziny, które cały czas jeszcze czekają na darczyńców. Oczywiste jest to, że może nam się nie udać ze wszystkimi, chociaż bardzo byśmy tego chcieli. Natomiast faktycznie ta sytuacja jest troszkę inna. To na pewno ogromna radość, kiedy do rodziny przyjeżdża ekipa Szlachetnej Paczki z darami. A co w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś się zgłosił, został zweryfikowany, a nikt tej rodzinie, tej osobie samotnej czasami nie pomógł? To jest sytuacja, z którą ja się jeszcze nigdy nie zmierzyłam. Zawsze się udawało wszystkim pomóc. A nawet jeśli nie udawało się znaleźć darczyńcy, to, że tak powiem, mieliśmy jakieś paczki awaryjne, czyli na przykład inny darczyńca przywiózł coś dodatkowo. Albo okazało się, że no my mamy jakieś takie możliwości, że coś pozbieramy z naszych zasobów też wolontariuszy po prostu, żeby ta rodzina, ta osoba, no jakieś to wsparcie otrzymała. Nie została bez pomocy, więc w tym roku jeszcze tydzień, bo za tydzień dokładnie rusza finał Szlachetnej Paczki, więc jeszcze można się zaangażować samemu, z kimś, z grupą znajomych. I pamiętajmy, że inni mają gorzej niestety. Dziękuję bardzo za wizytę w Radio Pole. Alicja Wiśniewska ze Szlachetnej Paczki była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Poranna rozmowa Radia Opole.